Kanierzy, jest pan w szpitalu, tu nie wolno palić. No wiem, panie doktorze, to nie pali się. Trzyma od pan od 50 lat i pewnie do końca życia tego nie rzuca. Rozumiem. Panie Jerzy, niestety są przerzuty. Damy panu chemię. Nie, panie doktorze, ja już nic nie będę brał. Czy pan daje sobie sprawę, jakie będą konsekwencje tej decyzji? Tak, wiem. Nim odejdę, chciałem dokończyć książkę. Zobaczyć kilka miejsc, podziękować ważnym osobom za to, że byli ze mną. Rozumiem. Moim obowiązkiem, jako lekarza, jest pana przekonać do lepszego leczenia. Prywatnie, bardzo pana podziwiam za to, co pan robi. Panie Jerzy, czytałem wszystkie pańskie książki. Jest pan autorytetem dla wielu ludzi. Dziękuję. Nie, panie doktorze. To ja dziękuję. Piękna pogoda, zaraz wiosna, wszystko budzi się do życia. To prawda, też lubię przychodzić tu na wiosnę. Wszystko w porządku? Tak, to przez to. Mój lekarz mówi, że to mnie zabija. Może i ma rację. Muszę zjeść coś słodkiego. Proszę, poczęstuj się. Dobre. Mogę zobaczyć? Masz. Dziękuję. Chętnie wezmę, ale i tak mówię. Co tam czytasz? Taka filozoficzna książka. Jak żyć. Aha. Ja swoje życie już mam prawie za sobą. Streszczę ci tę książkę. Jeżeli tak, jakby to był twój ostatni dzień. I zostaw więcej niż wziąłeś. Bądź pomocny dla innych. To wystarczy. Piękne słowa. Zapamiętam je. Muszę uciekać na trening. Do widzenia. Tak, dziękuję za to. Thank you.
Co się tu gapisz? Ej, mówię do ciebie, człowieku, co się gapisz? Jeśli chcesz tędy przejść, to musisz zapłacić. Zresztą, nawet jak nie chcesz przejść, to też musisz zapłacić. Zostaw mnie! Chcesz mordę? Nie! Daj portfel i komórkę. Nie mam! Zaraz się przekonamy. A to co to jest? Chciałeś oszukać pana? Nie! Przepraszam! Dobra, chłopak, zostać go. Przepraszam, chciałem przejść. Żeby przejść, musisz zapłacić. A ile to kosztuje? Wszystko, co masz. To dużo, ale... Mogę pociąć sobie ci ciastki. Proszę, spróbuj. Czy teraz mogłeś przejść? Nie, teraz poproszę telefon i portfel. Nie dam ci. To sam wezmę. Nie radzę. Szkoda, że nie posłuchałeś. Ej, twardzielu! Ej, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Proszę z pogotowiem. Potrzebuję pomocy przy ulicy Oddyńca. Nie ruszaj się, pomoc już w drodze. Potrzebny jest numer telefonu do twoich rodziców. Jak pan zdobędzie, proszę mi podać. Kto cię wychowuje? Babcia. Ona jest twoim opiekunem prawnym? Tak. Podaj mi numer telefonu do niej. Po co to panu? Ona jest chora i nie przyjedzie tu. Musimy zrobić ci badania. Masz wstrząs mózgu i nie podobają mi się twoje wyniki. Jestem już pełnoletni. Tydzień temu ukończyłem 18 lat. A, to dobrze. Kogo mamy zawiadomić, że tu jesteś? Nikogo. Nie mam nikogo. A babcia? Odkąd ukończyłem 18 lat, kazałem się wynosić z domu, bujam się tu i tam. Rozumiem. A ten chłopak, co czeka za drzwiami? Jaki chłopak? Przyjechał razem z tobą wczoraj w karetce. Mówi, że jest twoim kuzynem. Kuzynem? Niech tu wejdzie. Jak się czujesz? Ujdzie. Znamy się? Marek. Mam na imię Marek. Damian. Chciałem się przeprosić. Przeprosić? Za co? No przeze mnie tu trafiłeś. Co ty gadasz? Co z ciebie za typ? Pieprzony ninja. To ci poprawię. Dobra, luz. Czego chcesz? Chciałem wiedzieć, czy wszystko jest z tą w porządku. O co ci kurwa chodzi, człowiek? Trochę wdzięczności! Mama i tata nie nauczyli cię mówić dziękuję? Mieli wtedy inne zajęcia. Nie mam dobrych wiadomości. Morfologia i tomografia wykazały jakieś problemy. Nie chcę mówić, co to jest, dopóki nie mamy pewności. Masz jakąś piżamę? Nie, nie mam. Zaraz mu przyniosę. To dobrze.
Ej, dlaczego mi pomagasz? Przecież chciałem cię pobić i okraść. Odpocznij, za godzinę będę z powrotem. Nie śpi, bo cię okradną. E, obudź się. Przyniosłem ci tu kilka rzeczy. Pastę, szczoteczkę, piżamę. Nie potrzebuję tego, zrywam się stąd. Panie doktorze! Pomóż mi go przynieść na oddział. Panie doktorze, co z nim? Moje podejrzenia niestety potwierdziły się. Damian, bardzo mi przykro, jesteś poważnie chory. Jak to chory? Przecież nic mi nie jest. Jak często masz zawroty głowy? No jak wypiję, to często. Wymytujesz nieraz? No przecież mówię, że jak wypiję, to różne rzeczy się dzieją. Jest faza. To nie faza. Masz bardzo zaawansowane stadium białaczki. Czy to ma związek z uderzeniem w głowę? Nie. Dzięki temu, że tutaj się znalazł, możemy podjąć jakiekolwiek leczenie. Dostaniesz chemię. Odczep się, nic nie biorę! Spokojnie. Damian, tu chodzi o twoje życie. Jak to życie? Damian, masz bardzo zaawansowane stadium choroby nowotworowej. Czy to znaczy, że... Musimy bardzo szybko działać. Od razu wysyłam cię na przyjęcie chemii. Czy to znaczy, że umrę? Każdy umrze, Damianie. Ile mi zostało? Nie mogę tego przewidzieć. Twój organizm jest bardzo wycieńczony. Ile? Nie mam pojęcia. Jeśli dotrwamy do 6 miesięcy, to będzie sukces. Bardzo mi przykro. Pomóż mu przyjść na oddział. Chodź tam. My się chyba znamy. Damian, to ty? Ta. Cześć, Nico. Jak się czujesz? Boże. Pożycz mi dwie dychy. Kiepsko wyglądasz.
Ale jestem trochę stawiony. Co z tobą? Nie dbasz o siebie. I co z tego? Jak nie zaćpam, to piję. Podobno niewiele mi zostało, więc chcę bawić się i korzystać z życia. A skąd masz na to kasę? A jak myślisz? Teraz nikogo ani niczego się nie boję. Biorę co chcę i od kogo chcę. Po prostu kradnę. Gówno mogą mi teraz robić. Żyję się. Ty to nazywasz życiem? Ćpanie, picie i kradzieże? To jest teraz dla ciebie najważniejsze? Chcesz, aby ludzie pamiętali cię jako zwykłego bydlaka? Nie dbam o to. Zostało mi kilka tygodni. Nic już nie tracę. Mam na wszystko wywalone. Teraz jestem naprawdę wolny. W końcu mogę robić co chcę. To jest według ciebie wolność? Pomyśl, kto przyjdzie na twój pogrzeb. Kto stanie na twoją trumną. Nie wiem. W nosie to mam. Zresztą na pogrzebie chodzi się chyba do ludzi, których kiedyś szanowaliśmy. Zmarnowałeś 18 lat życia. Nie zmarnuj tego, co ci zostało. Strasznie. Strasznie boję się śmierci. Boję się, że nikt nie powie o mnie nic dobrego. Ale przecież ja nie jestem tylko złodziejem i bandytą. Umiem robić też inne rzeczy, niż pić, ćpać i kraść. A pokazałeś to kiedyś ludziom? Wydawało mi się, że mam jeszcze na to czas. Że jak mam 17 lat, to śmierć mnie nie dotyczy. Zawsze mówiłem, trzeba żyć chwilą. Planowałem, że kiedyś ustatkuję się. Kiedyś skończę szkołę. Kiedyś założę prawdziwą, wspaniałą rodzinę. Kiedyś będę dobry dla ludzi. Ja nie wiedziałem, że umrę. Niektórzy przecież umierają. Tak naprawdę nie wiesz, kiedy będzie to twój koniec. I czy będziesz miał czas okazać się z dobrej strony. Pewien starszy człowiek dał mi radę. Żyj tak, jakby to był twój ostatni dzień i dawaj ludziom więcej niż otrzymałeś. Ja tak żyłem, ale myślałem, że to znaczy baw się i cierp przyjemność życia. Niewiele dałem, tylko brałem. Co ja teraz dałem? By móc żyć. Po prostu żyć. Oddychać, chodzić na ryby, pobyć z babcią i kolegami i mieć poczucie każdej chwili i każdej sekundy. Damian, chyba nie chcesz być pijany do końca życia. Przecież w ten sposób jeszcze bardziej skracasz swoje życie. Twój czas szybciej ucieka. Nie chcę. Pomóż mi. Chodź ze mną.
Marku? Tak? Nigdy nie podziękowałem ci za to, co dla mnie robisz. Nie ma za co. Jest. Bo teraz ty jesteś tylko przy mnie. Nigdy nie odpowiedziałeś mi, dlaczego mi pomagasz. Przecież chciałem cię skrzywdzić. Bo tak trzeba. Każdemu człowiekowi należy się szacunek. A zresztą tego nauczyli rodzice. Zawsze myślałem, że silny jest ten, kto mnie mocno bić. Ty nauczyłeś mnie, że naprawdę silny jest ten, kto mnie pokazać dobroć i pomoc innym. Nigdy nie myślałem w ten sposób. Ale chyba masz rację. Słaby człowiek zawsze daje ci pomysł emocją. Albo po prostu nie umiał przyjść się przyjemnością. Jest jak małe dziecko. Bierze co chce i kiedy chce. Odpocznij, przyjacielu. Wracaj do łóżka. Marku? Tak? Zaprowadź mnie do kibla. Dobra, wstawaj. Chciałem przejść. Dawaj portfel. Nie dam ci, ale mogę dać ci ciastko. Nie przejdź. Poczekaj, poczekaj. Kilka miesięcy temu miałem podobną sytuację. Młody chłopak chciał mnie okraść. A dziś byłem nad jego pogrzebie. Nad jego trumną stałem tylko ja, bo nikt inny nie chciał przyjść. Każdemu, komu powiedziałem, że Damian umarł, odpowiadał mi: może to i dobrze, że zdechł ten bydlak. Przynajmniej już nikogo nie skrzywdzi. Co z tego, że pod koniec życia chciał się zmienić? No ale zabrakło mu czasu. Dobra, spieprzy.